kochani, dzisiaj do Was z małym testem podkładu Bonjour Healthy Mix w odcieniu Light Vanilla. Chciałam, żebyście zobaczyli, jak ten podkład prezentuje się na twarzy, także jeżeli jesteście zaciekawione, to zapraszam do oglądania. Jak widzicie, jestem bez makijażu, także możemy zaczynać. Podkład będę nakładać pędzelkiem z Hakuro H50S. Także zaczynamy. Ogarnęłam sobie włosy. Będę go sobie nakładała tutaj. Nie chcę go mieć. Tutaj na całą twarz. I po prostu będę go rozprowadzać pędzelkiem. Dobrze. Zobaczymy, jaką tutaj mi się przyjmie. Ja mam dosyć jasną karnację. Zobaczymy, ile on zakryje, bo trochę niedoskonałości mam. Także zobaczymy, czy warto w niego po prostu zainwestować. Powiem Wam, że z tym pędzelkiem no super mi się współpracuje, super, super sprawa, naprawdę. Także jeżeli nie macie, to naprawdę bardzo polecam. Powiem Wam, że całkiem inaczej wygląda podkład na twarzy, który jest rozprowadzony pędzelkiem, a całkiem inaczej, jeżeli rozprowadzamy go palcami. Chcę tak trzymać. Najgorsze, czego nie lubię, to po prostu myć pędzli zawsze potem. No wiadomo, nie będziemy pracować z brudnymi. No to zarazki. Ja zawsze sobie potem jeszcze wklepuję go po prostu, żeby był trwalszy. Na razie widzę, że super sprawa. Przybliżę się tutaj Wam. Tak wygląda właśnie podkład z jedną warstwą na mojej buzi. Nie wiem, to nakładam sobie po prostu tutaj jeszcze, gdzie widzę jakieś niedoskonałości. I gdzieś tu trochę więcej. Tutaj coś mi wyskoczyło. Powiem Wam, że liczę na to, że po prostu jeszcze mi zostało. Że ten podkład mi po prostu potem nie ściemnieje, bo to będzie bardzo złe. Śmiesznie bym po prostu wyglądała, bo miałam maskę. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Za podkład dam, słuchajcie, kupiłam go na kosmetyki z Ameryki. W sklepie on jest droższy. Ja za niego dałam, o Boże, może za 30 zł? No, chyba 30 parę złotych. Jak ktoś trafi na promocję, jakieś wiecie, w sklepach normalnych, nigeryjnych, to można go kupić taniej. Dobra, sprawa załatwiona. Teraz Wam się zaprezentuję, jak wyglądam. Myślę, że podkład jest całkiem w porządku, bo zakrywał mi tutaj większość. Co nie radzi, czy nie radzi, tutaj mi prześwituje jeszcze, ale to raczej chyba, coś mnie po prostu chyba ugryzło. Nie wiem, po prostu może korektor. Korektor pewnie zdziała cuda nam. Ja teraz dokończę swój makijaż i zaraz do Was wrócę. I witam Was z powrotem. Jestem teraz w moim makijażu, także możecie podziwiać efekty. Powiem Wam, że podkład mi się bardzo podoba, także uważam, że chyba jest wart swojej ceny. Chociaż jeszcze zobaczymy, jak tam na koniec dnia on się będzie trzymał. Ja go trochę przypudrowałam tutaj. No i zobaczymy, jak to będzie działało. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zapraszam do łapkowania, do subskrybowania. I widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa!